Knife south. One. I cannot time, mark. One more time. We're south, moving southwest, bearing 195. Okay, it's. Okay, that's moving. Basically. Infantry in front of us. Black, come on, you go banded. That was me aiming. Drive back. A mass, bro. That was me aiming. Czołem moi drodzy pancerniacy, witam w strefie działań wojennych, z tej strony kłania się nisko Rutajn. Dziś porozmawiamy sobie troszeczkę o czołgach. Czołgach, moi mili, poradnik od podstaw, jak zająć czołg, jak w ogóle do niego wsiąść, na co zwrócić uwagę. Pamiętajcie, każdy czołg jest inny, jednak zanim przejdziemy do części poradnikowej, chciałbym, żebyście, jeżeli materiał wam się podoba, zostawili kciuk w górę, jakikolwiek komentarz, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi dla kanału, staram się dobić 2000 subskrypcji do końca roku. Odwiedźcie mnie również na moich social media, zapraszam na streamy, które odbywają się w tym samym czasie na Facebooku, Twitchu i YouTubie. Odnośnie Facebooka, tam mam fanpage, przepraszam, i tam możecie również ze mną porozmawiać. A więc lecimy z częścią poradnikową. A więc po pierwsze primo, moi mili, zakładacie skład. Skład opisujecie czołg, czołgista, tank, armor. Musicie być oczywiście z kolegą bądź dwoma. Zostawcie skład na chwilę otwarty, zaraz ktoś wpadnie, zapytacie, czy chce do czołgu, jednak jest to jednoznaczne, jeżeli opisujecie skład, który zakładacie tank, no to wszyscy wiedzą, że wchodzicie do czołgu. Następnie, co musicie zrobić, by do tego czołgu wejść, moi mili? W zależności, czy znajduje się w main base, tego czołgu od razu nie będzie na początku bitwy. Bodajże w tej chwili jest 20 minut od rozpoczęcia działań wojennych, kiedy ten czołg się zrespi bądź pojawi. Inne pojazdy mechaniczne pojawiają się dużo szybciej, jednak jeżeli chodzi o czołgi, pojawiają się one troszeczkę później. Moi mili, musicie przybrać rolę crewmana, więc możecie podejść do czołgu, jeżeli w czołgu znajduje się wystarczająca ilość amunicji, możecie zmienić swoją rolę na crewmana, czyli załoganta, lub po prostu podejść do skrzynki na mainie i tam zmienić się w załoganta i wchodzicie do czołgu. Drugie podstawowe, powiedzmy sobie primo, zasada podstawowa, komunikacja. Jeżeli ktoś nie ma mikrofonu, nie powinien grać w czołgu razem z wami. Mikrofon i komunikacja, moi mili, to podstawa. Po pierwsze, będziecie się świetnie bawić, bo naprawdę gra w czołgu jest świetną zabawą. Możecie się naprawdę ubawić po pachy, zresztą tak jak widzieliście na wstępie do filmu. Ale musicie również komunikować się między sobą, no bo jak przekażecie działonowemu, że widzicie czołg? Idealnie załoga w czołgu to są trzy osoby, moi mili, i tego starajcie się trzymać. Ten obserwator, dowódca jest bardzo, bardzo ważną rolą z tego względu, że po pierwsze powie wam, gdzie macie jechać, po drugie zaznaczy szybciej wroga, po trzecie ma większe pole widzenia, a po czwarte dysponuje również ciężkim karabinem maszynowym, który jest idealny do ostrzeliwania pozycji przeciwnika. Pamiętajcie, trzy osoby, starajcie unikać się jeżdżenia w pojedynkę. Podejrzewam, że w pojedynkę zostaniecie bardzo szybko kopnięci z tej roli. Niektóre serwery mają taką zasadę, że po prostu w pojedynkę nie wpuszczają was do czołgu. Oczywiście czołgi są różne i w zależności po której stronie gracie, czy po rosyjskiej, amerykańskiej, brytyjskiej, macie dostęp do różnych czołgów. Musicie zwrócić uwagę na ich atuty, jakże również na ich minusy. Tutaj zamieszczę wam, moi drodzy, link, w którym to wszystkie czołgi są bardzo ładnie opisane, dlatego że jak ja bym zaczął te czołgi wszystkie opisywać, ten film trwałby 20 minut i zasnęlibyście oglądając go. Podejrzewam, że większość z was nie dotrwałaby nawet do połowy, więc warto jest znać swoją maszynę, moi mili. Jedne czołgi są szybsze, drugie troszeczkę wolniejsze, jedne mają, powiedzmy sobie, lepsze, większe działo,
dysponują innymi rodzajami pocisków, więc tego jest warto się nauczyć, zanim wejdziecie do czołgu. Jeżeli chodzi o proste, podstawowe sprawy dla kierowcy, E, żeby uruchomić silnik, E, żeby go zgasić, WSDA, żeby prowadzić czołg. To jest dla kierowcy bardzo prosta, podstawowa sprawa. Oczywiście unikamy jakichś niesamowicie wielkich przeszkód terenowych. Staramy się jechać tam, gdzie mamy osłonę, bądź też jesteśmy w stanie kontrolować tak zwane pole bitwy, tak zwany engagement. Wjeżdżanie między budynki bez osłony piechoty może się skończyć dla Was bardzo szybkim zejściem do maina. Także to jedna sprawa. Dla działu nowego trochę więcej rad. W zależności od rodzaju pocisku, którym strzelacie, moi mili, musicie zwrócić uwagę na to, że każdy pocisk ma inną parabolę rotu pocisku i to przewyższenie do celu musi być inne. Oczywiście macie tak zwany dalmierz, który podaje Wam odległość do celu w dolnym, powiedzmy sobie, w dolnej części ekranu. Później na, powiedzmy sobie, na skali Waszego celownika musicie znaleźć odpowiednią cyfrę. Jeżeli jest to 500 czy 400 metrów, to będzie odpowiednik 4, 5, 9, 1000 w zależności od odległości do celu. Czołgi służą do wspierania piechoty i do walki z innymi pojazdami pancernymi. Także, moi mili, starajcie się wspierać działania reszty swoich składów. Nie odjeżdżajcie gdzieś w drugi koniec mapy, gdzie się nic nie dzieje, bo tam polujecie na czołgi. Tak, zwalczanie pojazdów mechanicznych wroga jest bardzo ważne, ale wspieranie swojej piechoty, powiedziałbym, że jest nawet ważniejsze. Aha, jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna również w jeździe pojazdem mechanicznym, dym. Zasłona dymna, panowie. W różnych czołgach uruchamia się ją tak samo. Działa ona na innej zasadzie. W czołgach rosyjskich jest to po prostu olej wstrzykiwany do wydechów i powoduje wielką zasłonę dymną. Jeżeli chodzi o Abramsa, są to po prostu wyrzutniki tak zwanych granatów dymnych. Może to służyć do zamaskowania waszej pozycji w czasie odwrotu. Załóżmy, zostaliście zaskoczeni, nie macie szansy na wygrania tego pojedynku, zamaskujecie swoją pozycję, po prostu swój odwrót drobną zasłoną dymną, bądź też na przykład natarcie piechoty, przejeżdżacie przed piechotą, atakującą piechotą, stawiacie zasłonę dymną, uciekacie na flankę, stamtąd prowadzicie ogień, także no, co wam tutaj mogę powiedzieć. Moi mili, bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o czołg. Nie spieszcie się, nic na siłę, nic na szybko. Na szybko to można sobie hamburgera w McDonaldzie zamówić. Tutaj trzeba spokojnie. Pamiętajcie, że macie zbliżenie w celowniku, które przyciska się na przykład literkę Q i wtedy macie przybliżenie, które umożliwi Wam szybsze znalezienie przeciwnika. Im szybciej Wy wypatrzycie przeciwnika i zaczniecie do niego strzelać, tym większa szansa na to, że wygracie ten pojedynek, gdy zostaniecie złapani tak zwani w otwartym z portkami, powiedzmy sobie, na kolanach. No niestety może się skończyć to Wam zejściem do maina i bardzo szybkim odparowaniem. I oczywiście jak w poprzednich poradnikach, zanim wybierzecie się do bitwy, prawdziwej bitwy i zaczniecie bawić się w pancerniaka, wpadnijcie sobie na, powiedzmy sobie, obóz treningowy. Wejdźcie sobie na main, wejdźcie sobie do czołgu, popatrzcie, pojedźcie sobie na range, postrzelajcie do tych czołgów, poćwiczcie, bo później może już nie być czasu, że raz nie traficie, czy drugi raz nie traficie. Tutaj makiety do Was strzelać nie będą, tam przeciwnik trzeba założyć, że będzie lepszy niż Wy. I po prostu trafi Was raz, drugi, trzeci, już Was nie ma, moi mili. Dlatego trening. Pamiętajcie, obóz treningowy, po to go macie w tej grze, żeby z niego korzystać. Tam zapoznacie się z każdym z pojazdów i na pewno grać Wam się będzie łatwiej. Musicie również pamiętać, że jest coś takiego jak elewacja działa i depresja działa.
Dlatego kierowcy muszą pamiętać, że jak podjeżdżają pod górkę i staną pod tą górką, czasem działonowy nie będzie mógł opuścić tej lufy i nie będzie w stanie oddać strzału. Więc tu jest również powrót do zasady drugiej bodajże, czy pierwszej w sumie najważniejszej, komunikacja. Komunikujcie się ze sobą, rozmawiajcie. No i co, ode mnie to już będzie wszystko. Bawcie się dobrze przede wszystkim, niszczcie wroga. Życzę wam wielu udanych wyjazdów z bazy i zerwania gąsienicy. Trzymajcie się, do zobaczenia na polu walki. Hej! Yeah.